Cześć, ja jestem Przemek i w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać wam 5 wersji Counter-Strike'a, o których nie wiedziałeś lub nie wiedziałaś. Na samym początku mam dla was kolejny konkurs. Chcesz wygrać takiego fajnego skina do Kałacha Sedno Zamieszania? Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę, suba dzwoneczkiem i napisz jakiś ciekawy komentarz dotyczący odcinka. Rozwiązanie tego, jak i wszystkich poprzednich konkursów nastąpi 16 lipca. Powodzenia! Chcesz pograć sobie za darmo na różnych ruletkach, otworzyć darmowe skrzynki, ale nie chce ci się szukać kodów i nowych stron? W takim układzie zapraszam Cię na moją nową stronę freeskiny.eu. Polecam, link w opisie. Na pierwszy ogień idzie coś takiego lightowego, ale spokojnie, stopniowo będzie się robiło coraz ciekawiej. Chodzi mi o Counter-Strike Nexon Zombies. Niektóre osoby mylą go z zombie modem do CS 1.6, jednak zasadniczą różnicą jest to, że CS Nexon Zombies jest oficjalną grą od Valve i możemy ją za darmo pobrać ze Steama. Z tego co mi wiadomo, jest tam jeszcze sporo czynnych serwerów, także jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić tą grę, to nic nie stoi na przeszkodzie. Pod numerem drugim skrywa się Counter-Strike Neo. Jest to specjalna wersja gry przeznaczona na japoński rynek. Została ona wyprodukowana przez firmę Namco na licencji i pod okiem Valve. Znaczącą zmianą w tej wersji jest zastąpienie drużyn terrorystów i antyterrorystów przez futurystyczne organizacje CSF i Neo. Również postacie wyglądają całkowicie inaczej i w tej wersji przypominają roboty albo bohaterów anime. Nie wiem, czy dobrze to określiłem, ale no po prostu czuć ten azjatycki klimat. Ciekawostką jest również to, że Japończycy mogli grać w tę grę na automacie. Na pewno wiecie, jak takie coś wygląda. Przychodzicie, wrzucacie pieniądze i macie tam jakiś ograniczony czas na rozgrywkę. A dlaczego normalny CS nie był tam dopuszczony? Po prostu panuje tam cenzura, podobnie jak w Chinach, ale o tym mówiłem w poprzednich odcinkach. I jeszcze na chwilę zostajemy w temacie Azji. Counter-Strike Online, bo o nim mowa, był także skierowany na rynek azjatycki i rozwijany przez firmę Nexon Corporation z Korei Południowej. W grze znajduje się wiele mikropłatności, większość broni jest domyślnie zablokowana i możemy ją zdobyć tylko za prawdziwe pieniądze lub punkty w grze. Wartym uwagi jest także tryb zombie, a także wprowadzenie żeńskich postaci. Ale dla Azjatów to ciągle mało i w 2014 roku wyszła kolejna poprawiona wersja Counter-Strike'a Online opatrzona cyfrą 2. Za produkcję gry odpowiedzialna jest także ta sama koreańska firma, czyli Nexon. Counter-Strike Online 2 oferuje zdecydowanie ulepszoną grafikę względem pierwszej wersji. Gra jak poprzedniczka jest darmowa, aczkolwiek ma ogromnie rozbudowany system mikropłatności, dzięki którym możemy na przykład ulepszać swoją broń. Z kolei rzecz, którą wam teraz omówię, na pewno was zaciekawi. Mianowicie w grze istnieje tryb, w którym podczas zadawania obrażeń rośnie nam HP i gdy urośnie do wartości 3000, to zamieniamy się w gigantyczną świnię, która niszczy wszystko i wszystkich. Ech, Azja. I ostatnią, ale za to najciekawszą wersją CS-a jest Counter-Strike Malvinas. Jest to odrębna modyfikacja do gry Counter-Strike Source, która została zaprojektowana przez argentyńską firmę Datatec i wydana 4 marca 2013 roku. Co ciekawe, gra zawiera podtekst polityczny, ponieważ rozgrywka odbywa się na Wyspach Falklandzkich i obraca się wokół grupy argentyńskich sił specjalnych, antyterrorystów, i brytyjskich sił specjalnych, terrorystów. Argentyna posiada sporo te wyspy z Wielką Brytanią i chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego Brytyjczycy zostali uznani przez argentyńskich producentów za tych w cudzysłowie złych. Counter-Strike Malvinas składa hołd ofiarom wojny falklandzkiej z 1982 roku, w której zginęło około 650 argentyńskich i 255 brytyjskich żołnierzy. Mod wywołał silne kontrowersje w Wielkiej Brytanii, przez co witryna firmy Datatec została zhakowana przez brytyjskich hakerów 27 marca 2013 roku. Oliwy do ognia dolało także to, że CS Malvinas został wydany tydzień przed referendum na tej wyspie, w którym obywatele mieli wypowiedzieć się, czy chcą być nadal brytyjskim terytorium zamorskim. Drodzy widzowie, w tym odcinku to by było na tyle, więc jeżeli chcecie zobaczyć kolejną część na podobny temat, to zostawcie proszę kciuka w górę, suba, napiszcie jakiś ciekawy komentarz w stylu rób następny odcinek, Przemek! Zapraszam was także na mojego Facebooka i grupę PBG Team. Linki jak zawsze w opisie. Cześć!